Nie, pamiętam, kiedy przyjechałem do Polski, nie? Mm-hmm. Był taki kolega, który na kiosku powiedział: Leo, naucz tego szybko, kiedyś będzie pensja. Mm-hmm. I powtarzał, kiedyś będzie pensja. Ja mówię, co to jest? No, kiedy będzie zapłać, pieniążki nasze, no. A co możesz powiedzieć na temat Polski? Ogólnie jako kraju, jako narodu, ludzi. No, na temat Polski mogę powiedzieć dużo rzeczy. Pierwszy rzecz, który mogę powiedzieć, czasami Polak narzeka bez powodu. Ja tak uważam. Mhm. Dlaczego, że jeżeli ty jedzie po świat, będzie widać, że są gdzieś inny kraj, ja uważam, że Polak nie narzekał, jak mam tutaj Polsce. Polska jest bezpieczny kraj, dla mnie, ja tak uważam, jest bezpieczny kraj. Wszystko tu funkcjonuje, jak powinno być. Oczywiście, zgadza się, taki problem nie jest 100%, nigdzie nie będzie 100%, ale w tym momencie na świat jest bardzo dobry kraj, bardzo bezpieczny i ogólnie bardzo lubię mieszkać w Polsce. No, był w Brazylii, był kilka krajów swojego życia, widział co dzieje się z tego świata i ja uważam, każdy Polak powinien być szczęśliwy, co dzieje się w tym momencie w środku kraju. Ale co, Brazylia niekoniecznie na najwyższym poziomie bezpieczeństwa? Nie jest na wysokim poziomie, ma duże problemy z tego, ludzie nie może tak żyć spokojnie. A to opowiedz coś o tym, wiesz, no, ja nigdy nie byłem w Brazylii, wiele osób pewnie też nigdy nie było w Brazylii. Wiesz, jak to jest w ogóle, jak wygląda taka rzeczywistość, zwłaszcza, no bo twoi rodzice mieszkają w Rio, tak? Tak. I oni tam są cały czas i to jest bardzo duże miasto, tak? No, prawie no, 11 milionów ludzi. To jest tak jakby oddzielny kraj, można powiedzieć. Tak. I jak na przykład, jak to wygląda? Jak wygląda na co dzień takie życie? Mogę powiedzieć wszystko. Moja siostra jest, pracuje policja. Moja siostra pracuje policja. To wiecie, jak ciężko jest być policją w Brazylii. Bardzo ciężko. Nie jest tak proste, bardzo trudno. To jest bardzo niebezpieczne. Na przykład w Polsce. Ja mieszkał tu bloku, ja stawię samochody w bloku, nie ma problemu. Spokojnie mówię, stawię samochody, na drugi dzień otworzy auto, żadnego problemu tam nie ma. Brazylia nie. Brazylia ty możesz stawić samochody po bloku, a z tej rano to twoje samochody nie ma. Nie ma twoje samochody. Znasz takich rzeczy w Brazylii. Zniknął. Ja nie jest anty... Dużo magików, tak? Tak, dużo. Ja nie jest anty w Brazylii, ale mówię prawdę, są gdzieś w szerokim kraju. Na przykład tu w Polsce takich rzeczy nie ma. Może zdarzyć, nie wiem, ja tego nie słyszałem, nie widziałem. Może było dawniej, tak? Bo... Ja nie widziałem. W Brazylii na przykład po 20, po 21, to już zaczyna być niebezpieczne na dworze, na ulicy. Czy co, strach wejść po zmroku? No, może tak ma, może, tak, może być takie problemy. To jest nieładnie, niedobrze. To jest problem, ludzie nie czują taki komfort, nie czują pewnie. Nie jest bezpieczne. A tu w Polsce na przykład ja był w sytuacji trzeciej, drugiej nocy na ulicy i żadnych problemów nie było. Żadnych takich problemów nie było. I dlaczego tak mówię? Czasami Polacy narzekają do rzeczy, które nie powinny narzekać. Okej, ludzie chcą żyć dobrze, ludzie chcą mieć pieniążki, mieć wszystko, ale ja uważam, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze co jest w tym momencie kraj. Kto ma dziecko, ja ma dziecko, ty masz dziecko, każdy lub kto ma dziecko, wiem, za kilka lat, jak będzie wygląda, funkcjonował ten kraj. I w tym momencie Polska jest na dobrej drodze. No, oby nic się nie zmieniło w tej kwestii. No ale skąd się w Brazylii w ogóle biorą takie akcje, takie złe rzeczy? Jak to myślisz? To jest taka długa historia. To jest kraj, który ludzi nie ma średniej klasy tego kraju. To jest kraj, który albo jest bogaty ludzi, albo jest biedny. I grupy biedne są bardzo duże ludzi biedni. I z takiej rzeczy zaczyna. Ludzie chcą mieć dobry telefon, nie ma pieniążki, kupił dobry telefon. Nie ma prasy. Mamy problemy z prasą. Nie ma prasy, a gdzie on będzie szukać tego telefonu? Będzie ukradł ludzi, będzie z takiej rzeczy zrobić. To jest taki duży problem socjalny kraj, ekonomik, socjalny. I to jest kraj, który ma 210 milionów ludzi. To nie jest mały kraj, ma bardzo dużo ludzi. I brakuje takiej infrastruktury, kraju, brakuje prasy, brakuje dużo rzeczy. I bardzo dużo ludzi nie ma prasy. I wiesz, jak jest, nie ma prasy, będzie szukać. Ale co, to też był jeden z powodów, dla których chciałeś opuścić Brazylię? Szczerze, tak. Był taki moment mojego życia, ja już się był trochę zmęczony z takim mentalnym, z takim
nie mówi ludzi, ludzi nie, do ludzi nie ma żadnej pretensji, mówi ogólnie system kraju, jak nie funkcjonował, nie dał taki spokój, nie dał taki pewny. Ja chciał spróbować, był młody, chciał zmienić ten swojego życia i dzięki temu udało. Zrobił dobrze i zrobił dobre zmiany. Czyli wystarczyło nagrać tak na dobrą sprawę filmik, puścić go w internet i czekać, tak? Proszę, ja uważam, tak. Dużo jest takich przypadków, jak myślisz? Bo miałeś jakiegoś menadżera kiedykolwiek? Jak to nie, było? Nie miałem żadnych menadżerów, zawsze sam był. No bo teraz słyszy się różne właśnie opowieści na temat tych takich menadżerskich gierek i tak dalej. Nie myślałeś, żeby kiedykolwiek powierzyć swoją karierę profesjonalistą, tak to nazwijmy? Szczerze, jeżeli ja miał menadżer, może inaczej by moja kariera. Mogę tak powiedzieć, dlaczego, że nie mogę powiedzieć, że menedżer są złe. Także zawodnik potrzebuje menedżera, potrzebuje kogoś, będzie bał swoją karierę funkcjonowała lepiej, za boisko, nie na boisku, za boisko funkcjonowała lepiej i tego ja nie miał. Ale nie żałuję tego, to był sytuacja mojego życia, nie miał, później pierwszy menedżer miał tu w Polsce, miał swój pierwszy menedżer. Który pracował z nim i do tej pory z nim pracuje. A, czyli jest teraz. W tym momencie tak, ma. Czy jest jakiś klub, w którym chciałeś zagrać? Strasznie jakieś twoje takie, wiesz, marzenie z dzieciństwa? Brazylia miał marzenie, grał jeden klub i to jest mój klub, Botafogo. To było moje marzenie. I Europa zawsze miał takie marzenie i grał Borussia Dortmund. Zawsze był mały, kiedy był mały, oglądał mecz Borussia Dortmund, podobało mi tego zespół. Nikt nie bysuje tego zespół, ale chciał grać w tego klubie. A jak myślisz, skąd to się wzięło? Zawsze kiedy oglądał mecz Borussia Dortmund, taki fajny futbol nie grał. I podobało mi tego zespół, jak oni grali, wszystko. I miał takie marzenie, grał Borussia Dortmund, takie kibice, kibice, duży stadion. Duży stadion, takie kibice. I to jest ważne też na sporcie, taki sparty z kibice. I oni mają jedyne najlepsze Europy kibice. A powiedz mi, skoro już jesteśmy przy takich wielkich rzeczach, tak? Czy był jakiś mecz, który szczególnie zapadł ci w pamięć? Twój, w którym ty grałeś, tak? Który grał mecz? Jeden mecz, który grał, który zawsze będę pamiętał, to był jeden mecz kwalifikacji Ligi Europy. I grał przeciwko Bayer Leverkusen i Bayer Leverkusen miał bardzo dobry zespół. Tam grał Balak, Vidal, Toni Kroos, grał Sami Hipia, taki obrońcy, grał Liverpool, oni mieli bardzo dobre drużyny i to był bardzo dobry mecz. I ty grałeś przeciwko nim? Grał przeciwko nim, kwalifikacja, ale nie grał na swojego pozycji. Dlaczego tak pamiętam tego mecz? Grał na środku obrońcy. Tydzień czasu trenował tę pozycję, który nigdy w życiu nie grał. I grał mecz na środku obrońcy. To ile zawaliłeś bramę? Nie, na kurde, był 2-0 na ten mecz, był wyrównany mecz. Naprawdę, pierwsza połowa 0-0, druga połowa straciliśmy dwie bramki. Jedna bramka stała fragmenty gry, a druga bramka rzut karny. Ale mecz był dobry mecz po naszej stronie. Niestety przegraliśmy, kiedy przegrywałem, oczywiście nie jest do końca dobrze, ale dla mnie był ważny, ja nie miał takiego doświadczenia na takiej pozycji, grał. I dawał sobie radę, mógł pomagać mojego zespołu i dla mnie to był ważne, grał nas taki wiaza zawodnik. Balak to był zawodnik, który grał no, w finał Mistrzów Świata, Sami Hipy to był zawodnik, który wygrywał Liga Mistrzów i to jest taki mecz, który zawsze pamiętam. Zawsze grał na lewą obronę i drużyna miała problemy, trener pytał, Leon, daj sobie radę grać na środku, i powiedział, trener, proszę bardzo, jest do dyspozycji. I jak w ogóle taka atmosfera, jak to wygląda? Jak ty się czułeś wtedy? Wiesz, dla mnie to są rzeczy niewyobrażalne. On się na początku trochę bał, nie? Z tego wszystko. Był stresik? Tak, tak jest trochę stres. Nie będę powiedział, by wszystko kolorowe. Ciężko było, na początku był stresowany, ale później po 10-15 minut już ludzi spokojnie i grał swój. Ile ludzi tam było? Nie pamiętam, ile ludzi było. Pełny stadion tam był, ja nie wiem dokładnie. A to były jakieś początkowe rundy, czy która to była runda? To był początki rundy to był. No ale samo to, że tam się znalazłeś, to pewnie było już też takie budujące, nie? To było dużo ludzi na stadion, pełny stadion był, taki patrzę, taki najważniejszy mecz, który grał swojego, ten moment najważniejszy mecz swojego życia i grał na środku obrony. Naprawdę, był jeden z najlepszych meczów. A ogólnie
mecz, który ja oglądał, który jest zawsze pamiętam, dla mnie był final Liga Mistrzów, Milan, AC Milan i Liverpool. A, to, to... No, akurat to był nasz bramkarz, Dudek, nie? Jasne. Był bronił. No, no wiele osób po pierwszej połowie już poszło spać, nie? Szczerze, ja po pierwszej połowie powiedział, a, nie będę ten mecz już oglądał, już jasne, AC Milan, no, spokojnie to wszystko robi. Później drugi połowę zacznie, no jedna padnie, drugi padnie, trzeci padnie, ja myślę, kurde, co będzie z tego meczu. Naprawdę, ja uważam, nie tylko ja, uważam, bardzo dużo ludzi na świecie mogą powiedzieć, że to był jedyny najlepszy mecz. No zgadza się. A na polskim podwórku? Lepszy mecz, który... No to niech będzie tak, to w którym grałeś, który widziałeś. Polscy meczu... No, mogę powiedzieć, jeden mecz, który zawsze pamiętam, był taki mecz Górnik Łęczna i Lech Poznań. Lech Poznań, Górnik Łęczna. Graliśmy w tym Poznaniu i tym, akurat te dnia Lech Poznań był rodzina klubu. I 4 albo 5 meczów rzędu Lech Poznań wygrywał po 3-0, po 3 bramka. I oni byli faworytu. Byliśmy do tabela, byliśmy w trudnym momencie. Jeden zawodnik naszego obrońcy doświadczony miał kontuzję, brakowało nas ośrodku obrońcy, a nie był pełny faworytem, na 100% Lech Poznań. I graliśmy dobry mecz, remis był, graliśmy dobry mecz, to był naprawdę bardzo dobry mecz. Po mojej stronie, po stronie po naszej drużyny i ten mecz zawsze pamiętam. I mogę powiedzieć jednej rzeczy, piłka nożna albo sport, życie nie ma słabo. Jeżeli ty dajesz sobie wszystko, może przegrywać. Oni byli faworytu. Na 100% wszyscy ta Wilna, oni będą wygrywał ten mecz, ale akurat graliśmy dobrze i remisowali. No to ciekawe, że mówisz o jakby takim meczu w ogóle 0-0, czy tam były jakieś bramki? 0-0. 0-0. No to ciekawe, że 0-0 jako najciekawszy mecz, nie? Ale ty jako obrońca, no to dla ciebie jest chyba budujące, nie? Jeżeli nie stracicie. Nie, jeżeli na bramkarzu, na obrońcę, to jest najlepszy moment, kiedy nie straci bramkę. A powiedziałeś o tych piłkarzach z Leverkusen, tak? O Balaku, Vidalu. A tacy, z którymi grałeś, były jakieś gwiazdy wokół ciebie? Znaczy gwiazdy, no. Ten drużyny, który... No, tak, w których ty grałeś, nie? Nie był żaden taki zawodnik gwiazdy, taki dużo obcokrajowy. Znaczy na pewno grałeś z reprezentantami Polski, tak? Tak. No. No, grał jeden sezon w Górniku Łęczna, grał z Jan Benarek, w tym momencie gra na wysokim poziomie Anglii, reprezentacja Polski, fajny chłopak, pracowity, zawsze był ambitny chłopak i teraz widzisz, gdzie jest. Jest na wysokim poziomie, gra w Premier League. No, to był bardzo dobry chłopak, Świerczuk. Jakub Świerczuk grał też na wysokim poziomie, reprezentacja Polski za granicę. No, Radosław Majewski ze mną grał Stala Mielec, bramkarz, był Legia Warszawa, teraz AC Monaco. No, tak ty masz na głowę teraz, ale jeszcze ma jakiś zawodnik, który grał, który w tym momencie gra na wysokim poziomie piłka nożna. Na samym wysokim. No tak, no, na to top top. Wiesz, top top, mogę powiedzieć, top top. Kurczę, widzisz, my kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że, bo w Polsce zawsze był problem z lewym obrońcą, nie? I dalej mamy problemy. No i dalej mamy, powiedzmy, problem. Dalej mamy problemy. Ale chodzi o to, że no, gdybyś był tutaj wcześniej i pewne rzeczy wydarzyły się wcześniej, chociażby to, że teraz już no, jesteś pełnoprawnym Polakiem, jakby nie patrzeć. Tak, tak. To, że być może była szansa na to, żebyś i ty biegał z tym orzełkiem. Ja też tak uważam. Było duże szanse, naprawdę. Przydałby się ktoś taki. Ja się sobie pompował, powiedziałeś, jest super, super piłkarz. Nie, ale na pewno walczył za to. Nie? Dostał takie szanse reprezentacji. Na pewno. Ale to akurat mamy problem z tym pozycji. Nie wiem, każdy klub musi pracować i dać takie dobre lewe obrońcy tej reprezentacji. Niedługo będzie Euro, kwalifikacje mistrzów świata, musi był dobry lewy obrońca. A jak oceniasz tych lewych obrońców teraz w reprezentacji? Nie, wiesz, ciężko powiedzieć, taki poziom. Są trzy zawodniki w tym momencie, które gra na lewy obrońcę. Nie byli lewy obrońcy. Bereszyński gra na prawą obronę i teraz gra na lewą obronę. On nie jest lewo nożny, on nie jest lewą obronę.
Rybus, Maciej Rybus. Mhm. On jest lewo pomocny, nie jest lewo obrona. Znaczy no cofnięty już od jakiegoś czasu, gra chyba teraz ale, w klubie. Tak, ale prawie duży czas swojej kariery nie grał na lewo obrony. Mhm. To się cięż. Reca, no tak samo. Zawsze był szodu, lewo pomocy, prawo pomocy, teraz w tym momencie zacznie grał na lewo obrony. Mhm. To są dobre zawodniki, gra na wysokim poziomie. To tu, kiedy ja mówię, Polska ma problemy lewego obrońcy, nie jest tak, że oni są słabi, nie. Brakuje taki 100% lewego obrońcy, który cała kariera, szkoła, akademia grał na lewo obrońcy i teraz w tym momencie powołany reprezentacja i gra na lewo obrońcy. I to brakuje w tym momencie Polsce, brakuje. A czy ty widzisz kogoś takiego w Polsce, kto jakby rokuje, kto mógłby się nadawać? W tym momencie... Nawet z młodych chłopaków, nie? Jest taki zawodnik, który gra pierwszą ligę. Mógłbym powiedzieć, że gra Termalik, taki lewoborący Grabowski, tak mi wydaje się, nie kłamię tak nazwisko. Ja uważam, to jest młody chłopak, dobre lewa noga, ja uważam, ma potencjał i zrobi dobrą karierę, ale wiesz jak jest, musi pracować dużo. No wiadomo, wiadomo. Musi, ale ja uważam, ten chłopak może być dobry kandydat lewoborony, reprezentacja Polski. A ekstraklasy w tym momencie, widzisz, problemy ma, bardzo mało. Bardzo mało. Legia Warszawa czasami grało Karbownik. To też nie jest lewa noga, to jest prawa noga, grał na lewo. Uh-huh. A to gra teraz Legia Warszawa, bardzo dobry zawodnik, ale gra reprezentację Serbii, to nie jest Polak. Uh-huh. I to mam problemy. To po pozycji. Zgadza się. A skąd to się bierze, jak myślisz? To wszystko zaczynało akademię, szkoła piłkarska, to nie zaczynało... Ale no bo tak, lewa noga jest potrzebna, nie? No. Tak, lewa noga jest potrzebna i to wszystko zaczyna akademię, to nie jest tak, za 2-3 lata będzie miał dobry lewoborący, nie. Ty musisz zobaczyć, jakie dziecko, które ma 10 lat, 12 lat i zobaczyć, jakie buduje, pracuje z nim, jak będzie wyglądał ten lewa noga, ma dyspozycję do biegania, potrzebuje dużo biegania w takiej pozycji, prawy lewoborący. I później może 17, 18, 19, 20 lat, on zacznie grać na wysokim poziomie, może być dobry zawodnik i reprezentacja. Ale to wszystko, to jest bardzo proste. Do ceny, bo ja są słaby, nie nadaję. Nie, muszę przygotować to wszystko, buduj. Bo wiesz, jakby nie patrzeć, to statystycznie pewnie więcej osób rodzi się prawonożnych, tak? Tak. Chociaż z drugiej strony tutaj jest nas dwóch, no i 50-50. Jedna prawa, jedna lewa. No. Spoko. A no bo ty ogólnie chyba można powiedzieć śmiało, że kochasz sport, nie? Bardzo. Nie tylko piłkę, ale... Nie tylko piłkę nożną, bardzo kochasz sport. No. Czasami jesteś w domu i oglądał piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, MMA, boksy, to lubię oglądać ogólny sport. Ja uważam, dyscyplina sportu daje jakość na życiu. Ja zawsze powtarzam, muzyka, dance, sport, to są rzeczy, które dają ludzi dobre życie. Nie tylko sport, é música, o dance, to são takie rzeczy, które dają radość, szczęśliwy, daj taki jakość ludzi do życiu, daj takie możliwości do życiu, ale nie był smutny, był zdrowy, to jest ważne, to jest ważne, to ja tak myślę, nie? Dobrze, słusznie prawisz, tak mi się wydaje. A masz jakiegoś idola sportowego w muzyce? Ja bardzo lubię, był taki piłkarz z Brazylii, był, nie? Taki zawodnik Roberto Carlos. Mm-hmm. Też lewa obrona. Tak, też lewa obrona, to jest zawodnik, który bardzo lubi. Cieśni. I był taki zawodnik z Argentyny, Javier Zanetti. To Inter. Tak, Inter Milan też. Są takie dwóch zawodników, który bardzo lubi. Zawsze oglądałem. I... Tylko Zanetti jest z prawej strony. Prawa strona, ale był super piłkarz i dobry człowiek dla klubu. Zobacz, tyle lat on grał na Inter Milan. Dużo tam grał i dużo tego klubu dał. To jest taka legenda, nie? Dla mnie to jest są legenda piłkarzy. No zgadza się. I teraz jakieś zawodniki są najlepsze w tym momencie, nie? Dla mnie teraz, mogę powiedzieć, Cristiano Ronaldo, Messi, oczywiście, wiadomo. I są teraz dużo młody chłopak, nie? Mbappé, Rashford, Haaland. Neymar oczywiście też takie wjazdy. Ale Haaland to w ogóle jakiś jest kosmita chyba. No, to jest... no bo wiesz, no to jest
To jest gościu, ile on ma lat? 20 już ma? 20, 21 lat no. maksymalnie. No to wiesz, jak ja sobie pomyślę, co ja robiłem mając 20 lat, a wiesz, a co robi on, no to to jest jednak właśnie troszkę, no jest delikatny dysonans, nie? Tak bym powiedział. No. No, ale to akurat no, o Haalandzie nie ma co gadać, chociaż warto wspomnieć, bo to jest ciekawa postać, tak mi się wydaje. Wiesz, samo to, jak na niego się spojrzy, że to jest taki, wiesz, no... Koń, kurczę, wiesz, duży gość, nie? A wiesz, szybki, sprawny. Ma taki warunek, ma no. Ja pierwszy raz usłyszałem o nim w ogóle, jak były jakieś mistrzostwa, chyba w Polsce, coś U21. U20, czy U20. On strzelił myślisz, chyba z 10 goli, nie U20 był taki mecz, chyba 9 bramkę się no, jedynym no. meczu. No, to jest, wiesz, ciekawe dosyć, bo raczej rzadko spotykane. No, wiesz, może Żyd powiedział, Żyd mi się od 9 bramek, no. A on jedynym meczu. No. A ile ty strzeliłeś goli w ogóle tak w swojej karierze? Zliczyłeś to? Górnik Łeczny jeden do Ekstraklasy, jeden z głową, jeden z prawą nogę, dwie bramkę. Korona Kielc, jeden Ekstraklasy, trzy. Stało mi jedna bramka, cztery Polsce, cztery bramkę. Cztery bramka Polsce, cztery bramka. Czyli no, nie długo, bardzo nie? Bardzo mała bramka, no. Ale to nie jest moją grubą, wsiela bramkę. Nie, ja pamiętam, to kiedyś nawet się spotkaliśmy jakoś po tym meczu. Było El Clasico chyba, Real Barca i tam Bale tak pocisnął po skrzydle, pamiętasz, nie? Tak. I jakoś chwilę po tym... albo to, no nie wiem, ale wiem, że mniej więcej w tym samym czasie ty zrobiłeś podobną rzecz i to nie wiem, czy to nie było z Legią w ogóle. To był z Legią, to był mecz z Legią. No. To warto zobaczyć, naprawdę, no, porównać sobie a kto chce obejrzeć, proszę bardzo, to no. Był taki ładny akcja, to był akcja życiu, można to znaleźć. To było akcja życiu. To było w Łęcznej, nie? Górnik... To był Górnik, Legia Warszawy, Górnik Łęczny, Warszawa mecz był. A w Warszawie? Tak, Warszawa mecz był, no. Grudny był ten mecz i akurat ten mecz był tak fajny, był gość, który strzelił bramkę nasz zespół, jego z Boniu, ja przemek powiedział mu, dał mu asystę, on miał rodzinę. No. I przemek powiedział, Boni, bądź gotowy, będę dawał ci dobry piłkę. On wierzył. No i, no jak się uda, to jakoś to wkleimy, nie? Tutaj. A, tak. A jak coś, to przynajmniej jakiegoś linka podamy na pewno. To jest akcja życia, naprawdę. To ładny. Szkoda, przegraliśmy mecz, nie? Ładny akcja, ale wynik nie był dobry. Przegraliśmy 2-1 meczu. No, zgadza się. I dla mnie to nie był ważny mój akcja, był ważny, drużyna wygrywała. Akcja jest ładna, historia, życie i tak dalej, ale momentu drużyny, który miał, nie był dobry. Przegraliśmy mecz. No tak się mówi, że pamięta się tylko zwycięzców, nie? Tak. Zgadza się. Jakieś takie największe sukcesy sportowe twoje? Tak, gdybyś no okej, mam ten mecz w eliminacjach europejskich pucharów, to pewnie raz, tak? I awansy, mogę powiedzieć, awansy Górnik Łęczny od drugiej do pierwszej ligi. To był taki super moment mojego życia, mojej kariery. Ja właśnie, ty grałeś na różnych poziomach, nie? Na trzech poziomy Polski. Ja spadłem z Górniku Ekstraklasy pierwszej ligi, potem ja zmienił kluby, dwa lata nie grał w Górniku Łęczny. Później dostał no, telefon z klubu i stwierdził, że będę wracać do Górnika Łęczny. Pierwszy sezon, drugiej ligi udało, zrobił awansy. Byłeś w Mielcu? Tak, był Mielec. Jak wspominasz ten okres? To też dobry był. Pierwszy rok walczyliśmy za awans do końca. Ostatnie dwie kolejki niestety nie udało, zrobił awans. Tam dobrze szło. A drugi sezon tak samo, drugi sezon i nie udało, nie zrobił awans. Ale ostatni sezon nie zrobił awans. I wsiadł tu do Górnik Łęczny, druga liga. I zrobiliśmy awans, bardzo ciężko było, nie było tak proste. Zrobiliśmy awans na pierwsze miejsce. Czempiony, pierwsze miejsce i teraz jesteśmy w pierwszej ligi. Będziemy walczyć z tym, będziemy też. No, słuchaj, Stal ma pewnie duże szanse na to, żeby się utrzymać w Ekstraklasie teraz, tak? Jak myślisz, spotkasz się jeszcze ze Stalą? Mam nadzieję, że tak będzie. Ale duża praca za nami, cicho, spokojna, skromnie. Duża praca mamy, powolutku. Jeżeli udał. Będziemy zrobić wszystko, udał. Ale bez takiego spinaczka. Musi. Kiedy jest zrobić tego, nic nie robi. Będziemy praca codziennie, zrobić mocno nasza praca. I praca weryfikuje wynik. Jeżeli ty pracujesz dobrze,
wynik będzie. Jeżeli nie pracuje dobrze, nie będzie żadny wynik. Nie będziemy pisowali, o, zrobimy strakłaz, zrobimy to, będziemy pracowali i po koniec sezonu zobaczymy, co będzie. Będzie dobrze. No, ja mam taką nadzieję, nie? Że jeszcze trochę pograsz tą piłkę. Ja chcę bardzo, chcę się pograć piłkę. Dopóki ja ma siła, czuję się dobrze, jestem szczęśliwy na każdym treningu, na każdym meczu, będę grał. Ja tylko skończę moją karierę, kiedy estou irando i nie będę chciał pójść do klubu na treningu. Wtedy ja już dziękuję bardzo, do widzenia, skończę. Ale w tym momencie tak nie jest. Czuję się dobrze, estou irando i już mi się só będę zrobić dzisiaj na treningu. Muszę poprawić, co wczoraj zrobił źle, dzisiaj muszę być dobrze. Masz takiego motywacji fizycznej, mentalność, czuć się dobrze. Ja dlaczego skończę? Będę grał. To zależy moja decyzja. Kiedy gra, skończę moją karierę i dalej gram.